so we can break apart the Dobra, siemanko moi drodzy, ja dzisiaj nagrywam przywitanie z łóżka, bo jest godzina 7 rano, muszę wstać. No tak mi się nie chce, nie? I że to jest masakra, tak już sobie jeszcze pospał i wszystko, gitara, no ale niestety trzeba wstać. Ogarnąć się, iść się wykąpać, iść do sklepu, iść na trening sobie zrobić i na lekcję. Zostawiajcie suby tam na dole, łapki w górę oraz... No dobra moi drodzy, my jest 7.30, my sobie zjemy takie oto tu skromne śniadaneczko i będziemy lecieli na lekcję. No i co, później sobie coś porobimy, pokażę wam trochę tutejsze tereny. Zostańcie oczywiście obowiązkowo do końca, bo jest dzisiaj też konkurs. No i co, do później, ja jem, lecę na lekcję i będziemy się bić. Best like a hurricane to my heart to the fire. No dobra moi drodzy, no to co, ja już jestem po lekcjach, widzieliście przebitki, część złotowa, jutro dostaniecie drugą część, będziemy tak po kolei. No i co, ja się zabieram za montowanie tego odcineczka oczywiście, no i później będę szedł zagrać na mszy, będziecie też widzieli małe przebitki. Dobra moi drodzy, ogólnie to jest taka sprawa, że jeżeli znacie kanał do roboty Wojtka Kaczmarczyka, na pewno to go znacie, to w jego imieniu chcę przekazać, że szuka on blacharza, lakiernika. I jeżeli znacie jakiegoś blacharza czy lakiernika, coś w tym stylu, chyba bardziej blacharza, w okolicach Gliwic lub Śląska, no to możecie do niego napisać, będziecie mieli link do jego Instagrama w opisie, albo napiszcie do niego do mnie, no to ja mu to przekażę, bo jest pilnie potrzebny blacharz, lakiernik, coś takiego, będziemy bardzo wdzięczni. Oczywiście, no i co? Pomagajmy, wspierajmy, no bo rozwój jest najważniejszy, a Wojtek, jak wiadomo, jeżeli ktoś ogląda kanał Wojtka, pewnie większość z was ogląda, no to szykuje większy projekt, więc myślę, że to mu się przyda, więc no, wesprzyjmy go w jego działaniach, moi drodzy. Możecie do mnie albo do niego napisać, jeżeli coś znajdziecie, jakiegoś blacharza, lakiernika na terenie Gliwic, Śląska ogólnie, no to możecie napisać. No dobra moi drodzy, ja tutaj teraz w tym momencie chcę poinformować was wszystkich, że rozpoczęła się zbiórka na nowy sprzęt, na kamerę oraz statyw, kamera Fujifilm HS20XXR, o tak. No i statyw będzie też do tego zakupione, no bo po prostu już jest nas tak dużo i chciałbym już zainwestować w profesjonalny sprzęt. Ale oczywiście moi drodzy, na live'ach dziękuję za wszystkie donaty. Oczywiście możecie tam na dole w opisie macie link. Wpłacajcie moi drodzy, każda złotówka się liczy, każda złotóweczka się będzie liczyła moi drodzy. Będą live'y i tak dalej, ale no oczywiście
też właśnie proszę Was o wsparcie i dziękuję oczywiście z góry tym, którzy już wpłacili. No bo co, moi drodzy, no mam dużo projektów, chcę zacząć nagrywać już teledyski do nowych piosenek, no ale no, jak wiadomo, potrzeba do tego profesjonalnego sprzętu, dlatego właśnie z Waszą pomocą chciałbym z tym właśnie, moi drodzy, żebyśmy się wspólnie wspierali, nie? No bo wy przekażecie te pieniądze na szczytny cel, ja oczywiście obiecuję Wam, że tego celu nie wykorzystam na tej kwoty nie wykorzystam na inny cel, jaki tylko jest przeznaczony, tylko będzie po prostu przeznaczone to na tę kamerę oraz statyw. Oraz oczywiście cały osprzęt, czyli jak jeszcze starczy pieniędzy, jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli uzbieramy więcej niż ta kwota, która jest podana, no to będzie przeznaczone na inne sprzęty, takie jak gimbal, może jakiś mały dronik, coś będziemy ogarniać, ale no oczywiście, moi drodzy, to zależy tylko i wyłącznie ode mnie oraz też od Was, więc każda złotóweczka się liczy. Tam na dole macie wszystko podane, subskrybujcie ten kanał, bo lecimy do końca roku po 600 subów. Zostawiajcie pod tym odcinkiem łapki w górę i oczywiście na dole w komentarzu napiszcie swoje nazwy Instagramów i kanałów na YouTubie. I jutro zrobimy rozwiązanie konkursiku, bo dzisiaj po prostu nie wylosowałem żadnej osoby, ale już jutro, moi drodzy, jeżeli zostawicie w komentarzach swoje Instagramy i kanały na YouTubie, jeżeli takie posiadacie, no to będzie taki konkursik. No to co? Ja się zbieram na granie do kościółka, dostaniecie małe przybitki i widzimy się już po mszy. Dobra, moi drodzy, jest już godzina 18.15, 18.30, mam mszę, więc ja się będę zwijał na tą mszę. Nagram wam jakieś przybitki krótkie tam z chóru, choć tam nie ma co w sumie nagrywać. Nagram wam i do później. Na razie. Siemaneczko, siemaneczko, jest godzina 19.46. Ja wróciłem z mszy, zagrałem, będę teraz montował ten odcinek, porobiłem wszystkie lekcje już. Jestem tak masakrycznie zmęczony jak nigdy, że nie szedłem wczoraj późno spać, bo już o 22 i o 7 już wstałem, a jutro jest, moi drodzy, co? Środa, jeśli się nie mylę. Czekajcie, aż z ciekawości będę sprawdzę, co jest jutro, ale chyba tak. Tak, jutro jest środa. Nie będzie dobrze. Nienawidzę środy z tego powodu, że mam najbardziej zapchany plan z całego tygodnia i to jest masakryczne. Skoro ja już dzisiaj tu tak czuję, że jestem tak masakrycznie zmęczony po dzisiejszych lekcjach, to co będzie jutro? Dobra. Wiecie, co macie robić. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje tam na dole, napiszcie te swoje Instagramy i kanały na YouTubie, zbijcie na mojego Insta i zostawcie mi follow. No i co, widzimy się jutro, może coś porobimy, nie wiem też w sumie, no tak, bo jutro środa, więc się w sumie nie zobaczymy. Jutro, czyli widzimy się w czwarteczek, się czekajcie. Nie wiem, w środę albo w czwartek się będziemy widzieli, zobaczę jeszcze, jak tam właśnie z tym planem i tyle.